Moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w dzisiejszym Q&A. Proszę Państwa, to jest drugie Q&A na tym kanale. Chyba to dobrze powiedziałam, mam nadzieję. Jak widzicie, troszkę tutaj pomajsterkowałam. Dajcie znać, czy Wam się podoba tego typu tło. A ja nie przedłużam i lecimy z pytaniami. Jestem w ogóle bardzo zdziwiona, bo sporo pytań było o pracę moją. No tutaj powiem Wam szczerze, że no nie popłynę. Za wiele nie zdradzę, bo mi nie wolno. To nie jest moje, ja pracuję dla kogoś i obowiązuje mnie tajemnica, więc niestety nie wolno takich rzeczy głośno gadać, co się robi, gdzie się robi, jak się robi i tak dalej. Ale może uda mi się troszeczkę tajemnicy, tego rąbka tajemnicy uchylić, więc zobaczymy. Pierwsze pytanie. Hej kochana, gdzie pracujesz? Widać, że Cię ta praca wyczerpuje. Przepraszam, jeśli się mylę, ale takie odniosłam wrażenie, stąd pytanie. Ja jestem zootechnikiem i z wykształcenia, i z zawodu. I to jest praca przy zwierzętach. Ja pracuję przy drobiu. Jest to drób mięsny. Czy wyczerpuje mnie ta praca? Tak, zdarzają się chwile, momenty, kiedy wyczerpuje mnie ta praca bardzo mocno. Co widać na vlogach. Ja nagrywam od 1,5 roku i ci, co mnie śledzą od dłuższego czasu, wiedzą, że mam wzloty i upadki, jeśli chodzi o moją pracę, że ja bardzo kocham moją pracę, ale czasami mam wrażenie, że mnie ta praca wyniszcza, że to jest taka miłość bardzo niezdrowa, taka niezdrowa relacja, ale wiecie co, mi się wydaje, ja, to jest moja pierwsza praca, taka prawdziwa. I nie wiem, jakby było gdzie indziej. Ale z jakiegoś powodu ja tam cały czas jestem. Może to pieniądze, bo nikt, już nie oszukujmy się, nikt nie pracuje, nie wiem, dlatego, że lubi, tylko. No ale przede wszystkim chodzimy do pracy, żeby zarobić, prawda? Muszę powiedzieć, że źle nie zarabiam, ale faktycznie jest to praca wyczerpująca. No w ogóle praca przy zwierzętach, praca z ludźmi to jest duże obciążenie dla psychiki, to jest duża odpowiedzialność i no bywa różnie, po prostu bywa różnie, bywa ciężko. Więc tak, faktycznie to prawda, że zdarza się, że moja praca mnie po prostu bardzo wyczerpuje i emocjonalnie i tak dalej, no ale... Ale jednocześnie no, bardzo ją lubię, daje mi możliwość, daje mi satysfakcję, może w ten sposób, daje mi satysfakcję. 8 godzin, 9 godzin pracy to leci po prostu, jadę na 7 do pracy, nawet nie wiem kiedy wybija 15, więc czuję się spełniona w jakiś sposób, czuję się doceniona. Chociaż ostatnio, no, łatwo nie było. Sami wiecie po vlogach, że kurczę, tutaj coś nie zagrało, ale już się ogarnęło, więc no. Drugie pytanie. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda Twój przeciętny dzień pracy? Co Ty tam z tymi kurami działasz? Czy dostajesz jajca w deputacie, bo w żadnym handlu... Holu z Lidla, chyba jajek nie było. Nie. No i to jest właśnie to, co ja mówię. No niestety nie mogę powiedzieć konkretów, co ja tam robię i tak dalej, bo nie wolno mi, absolutnie nie wolno. Jeżeli chodzi o deputat, nie. Ja absolutnie, bo to kury, przy których ja robię, to nie są kury wnioski. Więc nie. No, ale no mówię, bardzo bym chciała tutaj coś powiedzieć, ale po prostu mi nie wolno. Także no niestety, jedyne co mogę powiedzieć, to jest praca zootechnika wiąże się z tym, że bynajmniej tutaj, gdzie ja robię, że właściwie jesteście wszystkim po trochu. No i tyle mogę powiedzieć. No naprawdę nie chcę tutaj się wdawać w dyskusję, bo wiem, że oglądają mnie osoby z mojej firmy, gdzie pracuję, więc no dopiero byłoby jazda. No, więc lepiej ten temat przemilczę.
Gdybyś mogła zmienić zawód, to co chciałabyś wykonywać? Miłego dnia. Dziękuję. Wiecie co, w ostatnim Q&A było coś na ten temat. Było takie pytanie, kim byś była, gdybyś mogła zmienić zawód? I powiem Wam, że ja pamiętam, że wtedy coś tam powiedziałam, że ja bardzo chętnie bym została aktorką. Ale na dzień dzisiejszy, kiedy ja jestem tak cholernie zmęczona, tak wszystko mnie boli i w ogóle no, jestem emocjonalnym wrakiem, chociaż powoli się odbijam, to na pewno bym nie chciała pracować przy zwierzętach. Na pewno nie. I powiem Wam szczerze, że jeżeli faktycznie kiedyś los tak będzie chciał i tak zdecyduje, że ja będę musiała tą pracę w końcu zmienić, to mam wrażenie, że to nie będzie praca przy zwierzętach, że ja pójdę w coś zupełnie innego. Co? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja naprawdę nie wiem, aczkolwiek mi przechodzi cały czas przez łeb, że ja bym chciała jednak zostać nauczycielem, pedagogiem. I powiem Wam szczerze, że to jest chyba największy błąd, jaki zrobiłam w życiu, bo trzeba było iść na tą pedagogikę. Ja wiem, że zaraz się odezwą tutaj głosy, że to też nie jest łatwy zawód. Oczywiście, że nie jest. Oczywiście, nawet kiedyś było takie powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył. Także, i to się mówiło chyba z tego, co ja wiem, do wroga. Także ja wiem, że to nie jest łatwy kawałek chleba, ale mimo wszystko uważam, że to jest dobry zawód dla kobiety. Dlaczego? Bo zwłaszcza dla kobiety, która ma też swoją rodzinę. Kiedy porównuję siebie i na przykład moje znajome, bo mam znajome, które są nauczycielkami, to ja widzę, ile one mają wolnego. Ja w moim zawodzie mam mało wolnego. Muszę powiedzieć, że mam mało. Ja się z tym trochę liczyłam, że to tak będzie wyglądało. To niestety praca przy zwierzętach, to są soboty, to są niedziele. Nie tak nie mam źle, bo ja mam co trzecią sobotę, co trzecią niedzielę. No chyba, że ktoś z mojego teamu jest na zwolnieniu, jest na urlopie, no to wtedy wiadomo, jest częściej. To są święta, to są wakacje. No niestety tak to wygląda. Przy zwierzętach nie ma, że boli. To wszystko musi się kręcić i to nie ma, czy to są, a zwłaszcza przy zwierzętach hodowlanych. Więc myślę, że to jest ten ból. Myślę, że to jest ten ból. Powiem szczerze, że brakuje mi wszystkich wolnych weekendów. Jak patrzę na koleżanki, które gdzieś tam zbliża się okres świąteczny, to one mają tydzień wolnego, tak po prostu, bo mają tydzień wolnego, bo nie muszą jechać do pracy, bo to są święta, to jest czas dla rodziny, czas dla niej na odpoczynek. Naprawdę pod tym względem, no to zazdroszczę. Wiadomo, że podejrzewam, że wypłata nie jest jakaś super duża, ale kurczę, to jest zawsze coś kosztem czegoś. Zawsze. Ja mam takie wrażenie, że to jest zawsze coś kosztem czegoś. Więc nie zawsze pieniądze są wyznacznikiem i nie zawsze pieniądze są najważniejsze. Tak mi się wydaje. No ale mówię, to u mnie to też jest to, że no, ja kocham swoją pracę, więc ja to wszystko no, biorę na barki. No trzeba przyjechać, to trzeba przyjechać i nie ma, że boli. Czy to są święta, czy to nie są święta i tak dalej. No tak jest. Więc wydaje mi się, że chciałabym jednak zostać nauczycielką. Wiecie co, tak naprawdę mogłabym zrobić podyplomówkę, tylko że znowu to by było bardzo trudne. Dlatego, że ja pracuję też w weekendy. A wiadomo, nawet jeżeli bym poszła zaocznie, to są weekendy. Piątek, sobota, niedziela, nie? Nawet jeżeli nie muszę jechać tam, bo teraz mamy te zdalne nauczania i tak dalej, no to i tak ja muszę być w domu przed komputerem. No a wiadomo, nie, bo jestem w robocie. Więc to naprawdę nie byłoby łatwe. Musiałoby się coś wydarzyć w moim życiu, że nie wiem, gdzieś jakieś trochę wolnego by mi się przydało. Na przykład moja koleżanka, jak zaszła w ciążę, to wiem, że sobie robiła różne tam. Ona akurat robiła wtedy technika weterynarii, więc to też był dobry czas, bo ona po prostu nie musiała się zwalniać i tak dalej. No ja miałam wtedy, jak robiłam technika weterynarii, to było logistycznie bardzo trudne. Bardzo trudne. Ja praktycznie w domu nie bywałam. Więc chyba już sobie daruję i w tym życiu zostanę w tym zawodzie, w jakim jestem. No mówię, chyba że los decyduje inaczej.
Dobra, i co ja tu mam jeszcze? Ale mówię, no myślę, że poszłabym na pedagogikę, jeżeli los by tak chciał. Ale chyba nie chcę. Hej, mam pytanko. Kiedyś wspominałaś, że twój mąż pracował w Niemczech. Czy nie ciągnęło cię, żeby tam zostać na stałe? Powiem wam szczerze, że był taki pomysł. Padł ze strony mojego męża i bardzo szybko, jak padł ten pomysł ze strony mojego męża, tak szybko on z tego zrezygnował. Dlaczego? W sumie to ja nawet nie wiem. Nie pamiętam, to było tak dawno temu, naprawdę to było tak dawno temu. Ja całą ciążę z synem byłam sama, bo mąż był za granicą. No dobra, na weekendy przyjeżdżał, więc no tutaj kłamię, był w weekendy. Ale potem cała ciąża plus 5 lat. Tak, tak było. Więc powiem wam szczerze, że pierwszy rok był taki dziwny. Ja pamiętam, że bałam się w ogóle być sama w domu. Dobrze, że jeszcze mieliśmy takiego dużego psa. To tak czułam się trochę pewniej, bo ja tutaj nigdy nie byłam sama, nie? Więc ten pies tak jakoś na mnie działał. Także no, byłam spokojniejsza. Małe dziecko jedno, drugie w drodze. No... Ale wiecie co, z czasem człowiek naprawdę chyba do wszystkiego się przyzwyczaja i jest w stanie się przestawić i faktycznie ja się też przestawiłam. Nie powiem, bo syn, no ja już to kiedyś wspominałam, jak zaczął raczkować, potem chodzić, to tak jak miał te do 2 lat, 2,5, no to dało mi trochę jazzu i tu faktycznie no miałam takie już stany poddepresyjne. Ja mówię to głośno, miałam stany poddepresyjne, gdzie miałam takie myśli, że ja bardzo nie lubię własnego syna. I chyba też gdzieś wtedy tak było, że ja pomyślałam, że ja nie chcę tutaj dłużej być sama i że ja potrzebuję pomocy. I tam tak mi się wydaje, że tak mniej więcej było. I właśnie ten mój mąż wtedy zaproponował, żeby może się przenieść do niego, do Berlina. No ale mówię to szybko jakoś tak. Nawet powiem wam, że ja nawet nie potrafię się cofnąć do tych wspomnień. Nie wiem, czy one dla mnie były jakieś takie traumatyczne, że ja je wyrzuciłam z głowy. Nie wiem, ale ja łapię się na tym, że ktoś mnie o coś pyta i ja nie potrafię sobie tego przypomnieć. Naprawdę. Nie wiem, czy może dlatego, że tak dużo się tych rzeczy też dzieje w tym moim życiu i nie mam czasu za wiele się nad tym zastanawiać i zagłębiać. Nie wiem. A może po prostu ja to wypieram. Nie mam pojęcia. Tak czy siak jakoś to... No mówię, ten pomysł poszedł do lamusa, nie wyszedł. Jestem w sumie z tego powodu bardzo zadowolona, bo nie jestem pewna, czy ja bym się w Berlinie odnalazła. Ja tam byłam za 2 razy, na 2 weekendy i nie do końca mi się to podoba. Może, nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem, ciężkie pytanie. Mówię, ja mam taki problem z tym, żeby się cofnąć gdzieś... wstecz jeszcze tyle lat, bo po prostu no, wielu rzeczy nie pamiętam. Masakra, nie? Nie wiem, czy wy też tak macie, dajcie znać. No ja tak mam. Tak czy siak, nic z tego nie wyszło. Plany były, nawet książkę kupiłam Agaty. Agata, jak ona ta była Cejerowskiego. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. No nieważne, w każdym razie ona wydała takie książki do nauki języków obcych i pamiętam, że kupiłam sobie taką książkę, podręcznik razem z płytą. To było fajne, bo to były rozmówki i ja stwierdziłam, że po cholerę miała jakaś pierdzielona gramatyka, nie wiadomo co. Ja potrzebuję się dogadać. Ja nawet zaczęłam się z tego uczyć, ale mówię, po prostu potem pomysł gdzieś odszedł i już nie wrócił i tyle. Ja zostałam tu, gdzie jestem. Po... W paru latach mąż wrócił tutaj, stwierdził, że otwiera własną działalność i zostajemy tu. No i tak jesteśmy. Ja się cieszę, że nigdzie nie wyjechałam, dlatego że ci, co mnie oglądają, wiedzą, że ja jestem okropną konserwą, nienawidzę zmian i mi jest ciężko się przestawić. No, jestem okropna, ja dostaję takie fantastyczne naprawdę komentarze od moich widzów, którzy mnie pocieszają, mówią, że zmiany nie są takie złe, że zresztą każda zmiana jest na początku ciężka, a potem to już idzie. No pewnie, tylko że jestem właśnie takim pierdzielonym człowiekiem, że no nie lubię zmian, no nie lubię zmian, że jak już coś znam, idę obraną drogą, no to idę. No i to tak właśnie wygląda, jak wygląda.
No i co jeszcze chciałam pokazać? A tutaj nie mam zapisanego tego pytania, zresztą to nie było pod Q&A, ale stwierdziłam, że się odniosę, bo dostałam pytanie tutaj od jednej z youtuberek, czy ja widzę, czy u mnie też godziny oglądalności tak spadły, czy ja widzę taką różnicę w godzinach oglądalności na YouTubie u mnie. I powiem Wam szczerze, coś jest, coś ten YouTube odwala. Nie wiem, o co chodzi, ale też obserwuję u innych dziewczyn, że dziewczyny, które mają po 2000 subskrypcji, ich oglądalność filmików to jest guźwa 500, no to 500, 400, gdzie naprawdę były bardzo ładne. U mnie to samo, od dłuższego czasu wszystko stoi, oglądalność jest bardzo, bardzo mała. Dlatego ja nawet nie wchodzę w te wszystkie statystyki, bo po co mi to? Ja mam tutaj u siebie w życiu ostatnio tyle problemów, że jeszcze nie potrzebuję sobie brać na łeb YouTube'a. Tym bardziej, że to nie o to chodzi. Ja z niego nie mam żadnych korzyści finansowych, bo tutaj mentalne to ja mam bardzo duże. Finansowych nie mam, więc nie będę się tym po prostu zadręczać, jest jak jest. No, z YouTube'em się nie wygra, z tymi algorytmami i tak dalej. Gdzieś tam kiedyś patrzyłam, co się klika i tak dalej, jak zobaczyłam, jakie tematy, to kompletnie nie jestem ja. Ja nie będę nic dla klikalności nagrywać, więc sorry. Jeżeli ma być 300 odsłon oglądalności, niech tak będzie. Trudno, mówię, ja z tego nic nie mam, więc palicho. Ale faktycznie YouTube obcina zasięgi, obcina oglądalność. Nie wiem dlaczego, co się takiego wydarzyło, ale tak jest. No mówi się, trudno, słyszałam gdzieś już nieraz, że YouTube się kończy. Może i faktycznie YouTube się kończy, nie wiem. Może kiedyś powstanie inna platforma, która będzie bardziej taka, wiecie, łaskawa dla twórców. No, ale póki co jest YouTube, jestem ja i ja jestem i mówię, po prostu nie wchodzę w statystyki, nie patrzę na oglądalność, bo po co? Jeżeli, wiecie, inaczej jest, jak tam widzicie, że o, jest 600, to są 700, no co, tak jeszcze niedawno było i nagle mam 300, więc no cóż, mówi się trudno, ale ja się nie poddaję, lecimy dalej z tym koksem. Wrzesień jest miesiącem codziennego vlogowania, codziennych filmów, więc działam. To wszystko, proszę Państwa, w tym Q&A. Troszkę się rozgadałam, ale jeżeli macie ochotę na więcej tego typu filmów, no to oczywiście, jeszcze macie jakieś do mnie pytania, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Ja z tego miejsca bardzo, bardzo bym prosiła o lajki, o subskrypcję mojego kanału, jeżeli jesteś nowy, nowa. Bo no, nic tak nie uskrzydla twórcy jak dodatkowe subskrypcje, łapki w górę, komentarz. No lecimy do tego 1000, lecimy. Już dużo nie zostało, więc... Dużo, nie dużo. Dużo nie zostało, więc lecimy. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Pa, pa.